Ksenia Chlebicka jest ze mną. Dobry wieczór. Jeszcze chyba możemy mówić dzień dobry, bo no właśnie, jeszcze słońce widać, jest dość jasno. I za chwilę najdłuższy dzień w roku. No właśnie, no to czeka, taki najpiękniejszy, najlepszy okres, bo i ciepło, i długie dni. No taka definicja lata, można by powiedzieć. Tak, jest pięknie, będzie gorąco i oczywiście ostrzegamy, bo upały są niebezpieczne, a jutro w wielu miejscach powyżej 30 stopni w cieniu, ale jeżeli ktoś tylko może, ma na to ochotę, to naprawdę trzeba korzystać. No ja muszę powiedzieć, że na chwilę w przerwie wyszłam, dosłownie na sekundę na zewnątrz, ale jest tak cudownie, no bo już o tej porze nie jest gorąco, ale jest ciepło. No wbrew pozorom, to naprawdę w Polsce nie ma tak wielu wieczorów, kiedy można wyjść w krótkim rękawie. A dzisiaj, jeżeli ktoś postanowi wypić może filiżankę, no nie wiem, czy wieczorem kawę, no ale powiedzmy może jakiegoś soku, wieczornej herbaty na tarasie, to naprawdę jeszcze spokojnie 2-3 godzinki będzie mógł posiedzieć w krótkim rękawie. No chyba, że jest to Zakopane, to oczywiście Warszawa. Sprawdzamy jeszcze, co się dzieje w Krakowie. Mnóstwo spacerowiczów, turystów, no bo po prostu z takiego wieczoru trzeba korzystać. A jutro rekordowo wysoka temperatura. Zobaczmy już mapę Europy i zobaczmy duże zmiany, bo chociaż Polska niezmiennie pozostaje w strefie delikatnie obniżonego ciśnienia, ale delikatnie, to jednak Wyż Bałkański poprawi jutro nieco sytuację. Przede wszystkim na południu zobaczymy sporo słońca, sporo rozpogodzeń, a co najważniejsze, z południa właśnie, z basenu Morza Śródziemnego napływać będzie do nas upalne powietrze polarnomorskie i tym sposobem jutro to właśnie Warszawa będzie drugą najcieplejszą europejską stolicą. Cieplej tylko w Rzymie, 34 stopnie i sporo słońca, podobnie jak w Warszawie. Może bezchmurne niebo w Atenach, ale o 1 stopień mniej. Gorąco w Budapeszcie, w Wiedniu, w ogóle Europa naprawdę się rozgrzała i to trzeba podkreślić, chociaż Półwysep Iberyjski, tu Madryt, deszczowy 26 stopni, no, można powiedzieć, że bez rekordów. Nadchodząca noc będzie ciepła, tak jak wspominałam. Temperatura, która jest widoczna na naszej mapie, to temperatura w najchłodniejszym momencie nocy. Natomiast jeszcze o 21, 2, 3 będzie oczywiście cieplej. 15 stopni w Krakowie, Warszawie, w Łodzi, nawet 16 w Poznaniu, w Gdańsku, w Kołobrzegu czy we Wrocławiu i rekordowe 18 stopni na Kujawach. To naprawdę ciepła noc. W pierwszej części nocy jeszcze mogą pojawiać się delikatne opady na Suwalszczyźnie, Podlasiu, a także na ziemi lubuskiej czy na Nizinie Szczecińskiej. W nocy wiatr słaby, umiarkowany i ogólnie bardzo dobre warunki do prowadzenia pojazdów, chociaż oczywiście w strefie opadów nawierzchnia może być śliska. A jutro poranek pogodny w większej części kraju, ale w drugiej części dnia przy bardzo wysokiej temperaturze na północy mogą wypiętrzać się chmury deszczowe, chmury burzowe. I jeżeli te burze lokalnie wystąpią na Kujawach, na Nizinie Szczecińskiej, na Podlasiu, mogą być naprawdę intensywne. Może tym burzom towarzyszyć gradobicie albo ulewny deszcz. Natomiast w centrum na południu od rana do wieczora pięknie, słonecznie, pogodnie, ale bardzo gorąco. W wielu regionach mamy wydane ostrzeżenia nie tylko pierwszego, ale też drugiego stopnia przez IMGW. 31 stopni w cieniu we Wrocławiu, w Opolu, na Kujawach, 32 w Warszawie, w Katowicach, więc po prostu gorący wtorek nas czeka. Nie będzie to najcieplejszy dzień w czerwcu, ale może być to najcieplejszy dzień rozpoczynającego się tygodnia. Na drogach oczywiście uważajmy, w strefie burzowej. Czy ocieplenie pozostanie z nami długo? Środa, czwartek też będzie gorąco, też będzie burzowo. Piątek nadal ciepły, bo 31 stopni w centrum, 30 na południu, ale sobota to dzień, kiedy no, zdecydowanie się ochłodzi i więcej chmur, nawet 16 stopni na Dolnym Śląsku, ale to będzie tylko jednodniowe ochłodzenie, więc ciepło, w sobotę chłodniej, a później znowu zrobi się cieplej, potem może nawet 35 stopni w cieniu i prognoza na 45 dni w aplikacji Pogoda Interia. Ojojoj, te 35 stopni to już naprawdę brzmi groźnie. Tak naprawdę to już chyba przyjemności za dużej nie ma. Raczej wszyscy będą witać się słowami ojeju, jak gorąco. Tak, tak będzie, to z pewnością. No ale w końcu jest lato, więc no, może być i tak gorąco. Bardzo ci dziękuję. Do zobaczenia. Ksenia Chlebicka ponownie ze mną w studiu Wydarzeń 24. Dobry wieczór, ale jaki to jest wieczór. No, w Zamościu było naprawdę przepięknie, ale chyba większość kraju może się dzisiaj cieszyć takimi widokami. Większość, to prawda. Jest pięknie, wyjątkowe zachody słońca i jest i będzie.
ciepło. Ależ zrobiło się romantycznie. Oj, zrobiło się. No muszę powiedzieć, że no, w Żywcu też nie jest najgorzej, ale no może zaraz zobaczymy jeszcze jakieś ujęcie z plaży, no Polana Szymoszkowa. Zapomnijmy o tym. Całą zimę oglądaliśmy Polanę Szymoszkową. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak to mnóstwo narciarzy. Spoznaliśmy, czy kolejki na stokach. Kogo to teraz interesuje? To Międzyzdroje i naprawdę sporo osób i Świnoujście. Chyba w Świnoujściu najpiękniejsze zachody słońca. Może mamy po prostu dobrze ustawioną kamerę, to jest inna kwestia. No wyglądało to naprawdę bosko. Wygląda świetnie, Ustka. No można tylko pozazdrościć osobom, które w tym momencie mają szansę spędzać wieczór na plaży, ale po prostu warto wyjść z domu. Jakość powietrza jest właściwie wszędzie perfekcyjna, jest ciepło, jest przyjemnie, nie gorąco. No też apelujemy do osób, które chciałyby postawić na jakąś aktywność fizyczną. No jutro w trakcie dnia to zdecydowanie będzie to niemożliwe. Fala upałów się rozkręca i to na dobre. Będzie gorąco. Jutro temperatura odczuwalna w Warszawie wyniesie 35 stopni, więc między godziną, no ja mówię 12 a 15, niektórzy mówią nawet 10-15. Osoby starsze, dzieci, osoby z różnorodnymi dolegliwościami, naprawdę lepiej zostać w domu, bo to cieszy, to bardzo cieszy i wiem, że mnóstwo osób niesamowicie na upały czekało. Dźwiżyno, tutaj widzę spacer z kijkami, po prostu spacer, ale upały są niebezpieczne i oczywiście można naprawdę fantastycznie spędzić upalny dzień, ale pamiętajmy o podstawowych zasadach. To przede wszystkim odpowiednie nawodnienie i to jest minimum 2 litry wody dziennie, ale to nawet powinno być więcej. Jeżeli wychodzimy z domu, to z butelką wody, bo woda jest tutaj najlepszym rozwiązaniem. Chrońmy naszą głowę. Czapka, kapelusz. W końcu ile dni w roku można nosić piękny kapelusz? A dodatkowo oczywiście krem z filtrem, chociaż to należy robić przez cały rok. Noc będzie ciepła. Najcieplejsza na Kujawach do 18 stopni, ale najczęściej 15-16. Na ogół pogodna. Już w drugiej części nocy nigdzie nie będzie padać. W pierwszej części może pokrobić na północnym wschodzie i na północnym zachodzie. Jutro na wybrzeżu nieco chłodniej, bo 25-26, ale Kujawy, Wielkopolska 30, nawet 31 stopni w cieniu. Poranek pogodny, ale w drugiej części dnia mnóstwo ostrzeżeń. Tu mogą pojawić się chmury burzowe, podobnie jak na Podlasiu i na Suwalszczyźnie i mogą być to intensywne wyładowania atmosferyczne. Olsztyn gorący, 29 stopni w drugiej części dnia może pokropić. Warszawa wręcz bezchmurna od rana do wieczora i rekordowa temperatura 32 stopnie w cieniu. 29 w Krakowie, 28 w Rzeszowie, w Kielcach, więc to naprawdę są, to jest wysoka temperatura. Katowice rekordowe 32, Opole, Wrocław 31, 30 w Zielonej Górze. Mamy ostrzeżenia ze względu na upały i naprawdę powinniśmy wziąć je do serca, bo to dopiero początek, żeby nas ten pierwszy dzień zbytnio nie zachwycił. A oczywiście więcej informacji pogodowych w aplikacji Pogoda Interia. Ksenia Chlebicka jest ze mną, więc oczywiście będziemy o pogodzie mówić. Dobry wieczór. I o tym tak naprawdę, jak pięknie, jak letnio będzie, to nawet widać zresztą, bo na Helu, a już teraz Zakopane też mnóstwo osób. Też ten dzień się pięknie tak naprawdę kończy. Mnóstwo osób, wszyscy dość letnio ubrani, więc jest rzeczywiście bardzo ciepło i tak chyba będzie też w tych najbliższych dniach. Oj, będzie. Będzie ciepło. Jutro czeka nas najprawdopodobniej najcieplejszy dzień rozpoczynającego się tygodnia, ale nie mówię najcieplejszy dzień czerwca, bo czerwiec jeszcze, to kolejny tydzień, jeszcze, och, Kołobrzeg pięknie tak prześwituje, słońce, to już zachód słońca, ten kolor różowy naprawdę jak z obrazka. O, jeszcze lepiej, ale w Chłopach też było pięknie. Wszędzie pięknie, po prostu wszędzie pięknie i to trzeba podkreślić. Będzie jutro gorąco i myślę, że wiele osób to ucieszy, ale powtarzam z głową, bo ja sama się po prostu nie mogę jutra doczekać, no muszę tak, to jest absolutny przypadek, ale jutro mam dzień wolny. Jestem tak szczęśliwa, że będę mogła się gdzieś położyć nad jeziorem, nad wodą, czy nawet po prostu gdziekolwiek i delektować się tymi upałami, słońcem, ale oczywiście z głową. I to niestety będziemy teraz powtarzać bardzo często, ale tak to jest. Kiedy są mroźne zimy, kiedy są mroźne noce, ostrzegamy, co się może stać, kiedy pojawiają się burze, a jutro mogą się pojawić na północy kraju.
i upały. No jeszcze ich tak wiele nie mieliśmy w tym roku, więc te pierwsze są w jakiś sposób najgorsze, bo tak można powiedzieć, że jesteśmy tacy spuszczeni ze smyczy, prawda? Nagle się zrobi ciepło, nagle chce się skakać po prostu na głęboką wodę, ale nie, nie róbmy tego. Wchodźmy do wody naprawdę spokojnie, zamaczając najpierw nogi, potem brzuch i dopiero zanurzmy się w całości. Krem z filtrem, woda, woda i jeszcze raz woda i to w dużych ilościach, minimum 2 litry i dodatkowo oczywiście nakrycie głowy, plus jeżeli nie musimy, jeżeli jesteśmy wrażliwi na upały, to naprawdę między 12 a 15 lepiej zostać w domu. Używajmy, jeżeli ktokolwiek ma klimatyzację, to warto może ją włączyć, ale też zagwarantujmy sobie odpowiedni przewiew w domu. Zadbajmy o siebie, ale też warto podkreślić, że naprawdę będzie przyjemnie, bo te upały to zasługa napływającego do Polski z rejonu Morza Śródziemnego gorącego powietrza polarnomorskiego. Nadal dosyć niskie ciśnienie, aczkolwiek Wyż Bałkański spowoduje, że więcej rozpogodzeń, przede wszystkim na południu i w centrum kraju, i ciśnienie wzrośnie do 1005 hektopaskali. Jutro Warszawa będzie drugą najcieplejszą europejską stolicą, cieplej tylko w Rzymie, ale w ogóle Europa gorąca, ale nie wszędzie pogodna, bo Wyspy Brytyjskie, Madryt, Paryż, Bukareszt, Ankara, tu zdecydowanie sporo deszczu, więc w Polsce deszcz tak, ale nie w Warszawie. Dzisiaj w nocy może pokropić na północnym zachodzie, na północnym wschodzie, ale będzie pogodniej, będzie ciepło. No już nie mówię o Kujawach, gdzie 18 stopni, to naprawdę gorąca noc, ale najczęściej 15-16 stopni jedynie w Zakopanem, 11 tu nieco chłodniej. Na drogach dobre warunki do podróżowania, ale oczywiście w strefie opadów może być ślisko, a jutro poranek piękny i słoneczny właściwie wszędzie. Pogodnie w drugiej części dnia, niestety, ale w północnych województwach mogą pojawić się naprawdę intensywne burze. Bardzo gorąco. 31 stopni w Bydgoszczy, Toruniu, we Wrocławiu, w Opolu, 32 w Warszawie, jedynie w Kołobrzegu, czy w Kołobrzegu właściwie 25, czy w Suwałkach 26 stopni, ale jutro czeka nas wyjątkowo gorący dzień. Uważajmy na siebie. No a jeżeli burze, to oczywiście też duże niebezpieczeństwo dla kierowców. Na południu niebezpieczeństwem będzie słońce. Środa nadal ciepła, czwartek również 31 stopni. Środa, czwartek mogą lokalnie pojawiać się burze, podobnie jak i jutro. W piątek 31-30, ale sobota, no to dzień, kiedy się drastycznie ochłodzi, 16-18. Ale w niedzielę już powinno się zrobić cieplej i od poniedziałku znowu prawdopodobnie powrócą upały, więc przyzwyczajajmy się do nich, korzystajmy, ale uważajmy i warto też mieć pod ręką oczywiście aplikację Pogoda Interia. Ja zgłaszam tylko małe reklamacje co do środy, jakby te burze tak można było przesunąć, bo ja akurat mam wolne. Może uda ci się coś podziałać w tej sprawie. Zobaczymy. Będę wdzięczna. Po dziękuję starej znajomości. Proszę się. Do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia.